Przed nami zestaw pytań numer 3. Są to pytania od 21 do 30, więc zaczynamy od 21. 21. W jakiej reprezentacji po raz pierwszy w historii finałów Mistrzostw Świata wykorzystano wszystkich trzech bramkarzy? Podaj rok, w którym odbywał się turniej, nazwiska bramkarzy oraz kraj, który reprezentowali. Zestaw trzeci. Pytanie numer 22. Wymień członków sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w 1938 roku. Kapitan związkowy i dwaj trenerzy. Pytanie numer 23. Kto był najstarszym strzelcem gola podczas finałów Mistrzostw Świata w Meksyku? Rok 1986. Pytanie numer 24. Podaj nazwisko piłkarza, który sześciokrotnie triumfował w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych, zwanych też Pucharem Mistrzów lub Pucharem Europy, który oczywiście potem przekształcił się w Ligę Mistrzów. Pytanie numer 25. 13 kwietnia 1977 roku Adam Nawałka debiutował w reprezentacji Polski i strzelił gola. Przegrany towarzyski mecz z Węgrami 1-2. Podaj, kto tego dnia również zaliczył debiut w kadrze, a jacy piłkarze zagrali wtedy po raz ostatni. Pytanie numer 26. Jak nazywał się pierwszy trener w historii finałów Mistrzostw Świata, który został usunięty, odesłany na trybuny i ukarany zakazem zajmowania miejsca na ławce rezerwowych w następnej grze? Pytanie numer 27. Kto w oficjalnych meczach reprezentacji Polski jako pierwszy strzelił bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego? Podaj datę, miejsce przeciwnika oraz wynik spotkania. Pytanie numer 28. Podaj personalia bramkarza, który trzykrotnie był w kadrze swojego kraju zgłoszonej na Mistrzostwa Świata, lecz ani razu nie pojawił się na boisku. Kto to był po prostu? Wystarczy napisać. Pytanie numer 29. Za selekcjonerskiej kadencji Jacka Gmocha reprezentacja Polski tylko raz rozpoczęła i zakończyła mecz bez zmian w składzie. Podaj datę, miejsce przeciwnika oraz wynik tego meczu. Pytanie 30. Kto strzelił najszybszego hat-tricka w historii finałów Mistrzostw Świata? Precyzując pytanie, który piłkarz potrzebował najmniej minut, by uzyskać 3 gole? Na tym kończymy zestaw numer 3.